Państwa, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy taki bardzo dobry dla nas radosny dzień. Chcemy Państwu przedstawić reprezentację Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 35. Dzisiaj pokażemy Państwu naszych reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości, kandydatów do Senatu, do Sejmu. Ale Szanowni Państwo, tutaj jesteśmy w miejscu nieprzypadkowo. Wybraliśmy ten plac, plac Konsulatu Polskiego. Tu w tym przy placu jest budynek, w którym przed wojną mieścił się konsulat II Rzeczpospolitej. Państwa, które potrafiło dbać o swoich obywateli. Państwo, które mimo ogromnych trudności potrafiło przestrzegać prawa. Potrafiło też dbać o tych Polaków, którzy żyli poza granicami Rzeczpospolitej. A były ich wówczas miliony. Również tutaj, na Warmii, na Mazurach żyli Polacy i nie było ich wielu. Ale mimo to, że nie było ich wielu, państwo polskie stać było na to, żeby był tu polski konsulat, żeby były tu polskie służby dyplomatyczne, żeby ci Polacy, którzy tutaj żyli, mogli czuć, że ojczyzna, ta wielka ojczyzna Polska ich nie opuściła. Tu były też w Olsztynie polskie szkoły, jedna z nich bardzo blisko tutaj, w budynku, w którym dzisiaj mieści się Ośrodek Badań Naukowych. Szanowni Państwo, rozpoczniemy dzisiejszą uroczystość od śpiewania hymnu narodowego, a potem poproszę, abyśmy przeszli i złożyli ten wieniec pod pomnikiem konsulatu jako hołd tym wszystkim, którzy walczyli o ojczyznę, którzy na przestrzeni wieków tej ojczyźnie służyli. Bo dzisiaj też chcemy tego, też jesteśmy gotowi do służby, też stajemy do wyborów z tą myślą, że możemy ojczyźnie wiele pomóc, bo ojczyznę naszą, Polskę, ale też i Polaków stać na więcej i zasługujemy na więcej. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablo odbierze. Proszę się częstować odważnie. O, nasza polska tak truba. Tak jest, oczywiście. Wyłącznie. Dziękujemy. Proszę. Proszę Państwa, nasi kandydaci to osoby znakomicie przygotowane, to osoby, które już w wielu sytuacjach sprawdzone społecznie, czy w parlamencie, czy w radach powiatów, gmin. To są osoby, które w swoich środowiskach odgrywają znaczące role. Zacznijmy od kandydata do Senatu. Proszę bardzo, pan Selim Hazbijewicz. Brawo! Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Informatyki i Zarządzania imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego w latach 2005-2007, prodziekan do spraw nauki i nauk społecznych UWM, członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Stowarzyszenia Pisarzy i współzałożyciel i współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Związku Katarów Rzeczpospolitej. O. Bardzo się cieszymy, że to Państwu dziękuję serdecznie Prawo i Sprawiedliwości, że partia zaufała mi i wystawiła na stanowisko, na kandydata, prawda, na senatora w okręgu 86. Mam nadzieję, że spełnię swoje wszystkie możliwości, które mam nadzieję, że również uda mi się zorganizować swój program. Drugim kandydatem do Senatu jest pan Bogdan Borkowski. Jest on adwokatem, będzie startował w okręgu, w tej części okręgu naszego, który jest od Olsztyna na wschód i na północ. Pan Bogdan jest adwokatem, jest znanym samorządowcem, był przez rok prezydentem Kielc,
Dzisiaj jest jednym z takich najbardziej znanych jego zajęć, jest pełnomocnikiem prawnym rodziny Olewników w tym słynnym procesie, w którym tak wiele nieprawidłowości funkcjonowania naszego państwa zostało niestety wykazane. Bożeny Ulewicz, prosimy bardzo pani Bożeno. No, znamy panią Bożenę, znamy. Same dobre rzeczy, proszę państwa. Pani Bożena Ulewicz, filolog klasyczny, absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest osobą też bardzo aktywną, działaczką Akcji Katolickiej, w zarządzie Akcji Katolickiej, w zarządzie ogólnopolskim Akcji Katolickiej i myślę, że jej różne aktywności społeczne, charytatywne, bardzo, bardzo będą przydatne w Sejmie, bo będzie pokazywała tą drugą stronę funkcjonowania państwa, społeczeństwa. Tą stronę, która ma się zajmować ubogimi, ma wspierać tych, którzy rzeczywiście pomocy innych potrzebują. Teraz coś od siebie. Proszę państwa, każdy ma w życiu jakieś marzenia. Marzenia dotyczące nas samych, naszych rodzin, myślę, że również ojczyzny. Ja chciałabym, żeby Polska była krajem silnym, zasobnym, żeby była krajem nowoczesnym z jednej strony, ale również przywiązanym do tradycji. Chciałabym, żeby moi rodacy byli ludźmi miłymi Bogu i sobie wzajemnie, a zarazem, żeby byli ludźmi potrafiącymi wspólnie działać na rzecz dobra publicznego. Myślę, że też te doświadczenia, które zebrał i wtedy, i w czasie swoich innych działań, bardzo pomogą w pracy poselskiej. Proszę bardzo. Dziękuję panie prezesie, pani poseł, szanowni państwo. Dziękuję przede wszystkim państwu, że mogę dzisiaj być państwem. No, pokazuję, że państwo obecne pokazuje tutaj, że chcecie zmieniać Polskę na lepsze. Pragnę dalej monitorować, aby nie skończyło się tylko na słowa. My nie możemy żyć obietnicami, my potrzebujemy dróg, my potrzebujemy miejsc pracy. Cieszę się, że jestem w takim gronie, że możemy wspólnie kandydować do Sejmu. Wszyscy kandydaci są godni państwa głosu, dlatego proszę państwa głos na naszą listę, na Prawo i Sprawiedliwość. Wierzę w to, że sprostamy państwu oczekiwaniom. Dodam na koniec też, że jestem osobą młodą, pragnę też burzyć ten szklany sufit, jaki obecny rząd wybudował osobom młodym. Chcę też być dumny z tego, że jestem ełczaninem, że jestem mieszkańcem Warmii i Mazur. Chcę tak samo, żebyście państwo czuli się dumni, żebyśmy nie byli klasyfikowani jako Polska B, C czy może dalej. Jesteśmy wszyscy Polakami i wszyscy mamy prawo do nauki, do pracy, do spokoju. Także jeszcze raz zachęcam państwa o głos na Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Który wzmocnił naszą listę jako politolog, ale też i absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Osoba niezwykle energiczna, gruntownie wykształcona, urzędnik państwowy, który miał zaszczyt i honor przez kilka lat bezpośrednio współpracować z profesorem Lechem Kaczyńskim, świętej pamięci naszym prezydentem. Myślę, że wiele z jego doświadczenia, wiele z jego nowego spojrzenia na naszą krainę, na Warmię i Mazury bardzo by nam się przydało. Proszę bardzo. Szanowni państwo, jeszcze woli uzupełniając życiorysy, dodam, że jestem też ekspertem Uniwersytetu, znaczy ekspertem Jagiellońskiego Uniwersytetu. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że w przyszłej kadencji parlamentu, bo wszyscy kandydaci zakładają, że zostaną posłami, chciałbym się szczególnie skoncentrować na sprawach związanych z infrastrukturą oraz sprawami obronności naszego państwa. Założenie powstania było oczywiście słuszne, natomiast znam wiele lepszych przykładów, jak funkcjonują strefy ekonomiczne, strefy specjalne na terenie Polski. I druga rzecz, czyli sprawy związane z obroną narodową, sprawy, które rząd Platformy Obywatelskiej zaprzepaścił w sposób straszny. Minister Bogdan Klich to najgorszy minister od 1989 roku, minister obrony narodowej. I to dotyczy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, zarówno lotnictwa, czego jakby zwieńczeniem tragicznym z punktu widzenia narodu polskiego zwieńczeniem była katastrofa smoleńska, ale także wojsk lądowych i marynarki wojennej. To są te rzeczy, na których chciałbym się skoncentrować, mam nadzieję, w przyszłej kadencji parlamentu, jeśli państwo mi zaufają. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie na koniec. Zarzędzę po tym pytaniu.
Państwa, myślę, że nie trzeba przedstawiać, ja tylko powiem dwa słowa. Pani poseł Iwona Arent, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie, szanowni państwo, panie pośle. Dziękuję za pytanie. Szanowni państwo, jestem posłanką drugą kadencję. No, większość z państwa z mediami współpracuje już od dłuższego czasu, także państwo wiecie, ile interwencji podejmowałam. Dotyczyły one każdej dziedziny życia, bo mimo iż pracuję w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Ustawodawczej, to nie zajmowałam się tylko sprawami, którymi zajmują się te komisje. Zajmowałam się także sprawą infrastruktury drogowej w naszym województwie. Zajmowałam się obroną sądu, przeniesienia właściwości sądu. Wieloma sprawami, o które na co dzień walczymy tutaj w naszym regionie. Jestem posłanką stąd, tutaj się urodziłam. Urodziłam się w Olsztynie. Kocham nasz region, kocham Olsztyn. I chciałabym, żeby tutaj nie była Polska B, tylko żeby tu była Polska A. Żeby wszystkie środki, które są przeznaczane na bogatsze regiony, trafiały także dla nas tutaj. Żebyśmy nie byli gorzej traktowani. W międzyczasie w tej kadencji podjęłam się około 500 interwencji poselskich, około 500 porad prawnych. Setki interwencji, które dotyczyły naszego regionu, bo także oczywiście jestem posłanką Polską, jestem Polką, więc wiele także kwestii dotyczyło całej Polski. Ale przede wszystkim na sercu leżał nam mój region i o ten region zawsze walczyłam. Jeżeli zostałabym dalej posłanką, jeżeli oceniono by moją pracę i wyborcy oceniliby moją pracę dobrze, to chciałabym dalej zajmować się prawami człowieka w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chciałabym zajmować się problemami naszego regionu i coraz więcej walczyć o to, żeby nasz region liczył się w Polsce jako region, który potrzebuje tutaj wsparcia. Potrzebuje wsparcia, ponieważ jak państwo wiecie, mamy gorzej, mamy większe bezrobocie, brak inwestorów. Infrastruktura drogowa niestety, ale nie jest najlepsza. W związku z tym liczę na państwa głos, a to co zrobiłam jest na mojej stronie internetowej dostępne www.iwonaarent.pl. Zapraszam, tam informuję o wszystkim, czym się na co dzień zajmuję. Dziękuję bardzo. Państwa, ja też startuję jednym głosem. Proszę państwa, chcielibyśmy przedstawić naszego lidera listy, który będzie reprezentował nas na pierwszym miejscu. Jest liderem, liczymy na niego wszyscy i liczymy na to, że poprzecie państwo naszego lidera i Prawo i Sprawiedliwość i nas, i nas. Zwyciężymy! Proszę państwa, bardzo dziękuję za niewyreżyserowane przedstawienie mojej osoby. To dla mnie też trochę wzruszające, przyznam się, bo tak na co dzień różnymi sprawami się zajmujemy i na chwilę zastanowienia się i refleksji czasami nie starcza czasu. Ale proszę państwa, pokazaliśmy państwu, zaprezentowaliśmy listę kandydatów, listę naszych osób, które chcą zmieniać Polskę, które chcą zmieniać i naprawiać Warmię i Mazury. My stawiamy się do państwa dyspozycji. Całe swoje doświadczenie, całą swoją siłę, całą swoją energię, całe swoje nadzieje, jakie mamy jeszcze w życiu i siłę, jakie mamy do przekazania państwu, proponujemy, oferujemy. Bo ta nasza siła, te nasze doświadczenia są potrzebne. Proszę bardzo, jak wiele doświadczeń, jak wiele zawodów, jak wiele różnych ambicji i planów ci kandydaci przedstawili. To są ludzie, którzy na pewno będą nas godnie reprezentowali, będą dobrze o nas świadczyli i dobrze się przysłużą naszej wielkiej, małej ojczyźnie.